Kiedy pada deszcz, ja polecam u ciebie Game of Thrones albo The Witcher. Nie wiem, ja bardzo. Ah, The Witcher, because it's recording in Poland. No, in Poland, okay. I recommend you. The last film I saw was La Sociedad de la Nieve. Was incredible history. ¿Cómo se dice? Basado en hechos reales. In real life. Based in real life. And was it's hard, but it's, you know, made you to think in extreme conditions what you want to do for survival. Really good thing. Które ćwiczenie dzisiaj na siłowni było najtrudniejsze? Chyba najtrudniejsze było tutaj na mięśnie dwugłowe. Ćwiczenie takie typowe trenera Kaska. Zawsze to tak mocno wchodzi, ale to pozytywnie, no bo czuć tą pracę, także myślę, że to zaowocuje na przyszłość. Wiesz co, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem na taką pogodę, która jest teraz, to jest trening na siłowni. Właśnie myślę, że to bym powiedział, że to jest jakby tutaj kluczowe. Wiadomo, że teraz po treningu można sobie jakiś film, serial obejrzeć, ale to, co tutaj robiliśmy na siłowni, myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem. Moim ulubionym filmem jest Interstellar, bodajże, no szczerze, bardzo taki wzruszający, fajny, więc mogę każdemu polecić jak najbardziej. Co teraz będziesz robił? Teraz myślę, że szybkie kąpanie, bo zaraz też czeka nas obiad, więc wykąpać się, może chwilkę posłuchać jakiejś muzyki i idziemy zjeść coś dobrego. Pues siempre iba a comer a su casa después del colegio y pasaba muchas horas con ella. Y después me fui de mi casa a los 15 años a Sevilla, a 1000 kilómetros, y siempre ha ido a verme con mis padres. También ha ido a Lugo, a Galicia, también ha ido a Polonia y tiene más de 80 años y siempre va a todos los sitios a verme. Facebook Rodado, I open Instagram Rodado, I open Twitter Rodado, I go my room Rodado. You open fridge? Rodado. Unbelievable. And sometimes Goku. Oh, always Rodado. Nie, no takich rzeczy to nie można nagrywać. Bardzo dobre. Proszę? Bardzo dobre. Zapraszam do pokoju, pokażemy troszeczkę. Nasze dwie gwiazdy. Troszkę kulis. Bartosz Jaroszek! Troszkę kulis trzeba ujawnić, chodź. Powiedz, jakie suplementy bierzesz po treningu. Zapraszamy może. Proszę zdjęcie. O, teraz będzie lepsze. Długo grał, miał swoje kumple, nigdy nie wychodzi z domu. Kiedyś pan mnie cieszył. I teraz. Babciu, pozdrawiamy, jest piosenka.
Winner, winner! Bum, bum, bum! Bardzo dobrze, dzisiaj zostaliśmy w środku. Troszeczkę się zajechaliśmy. Ale fajnie, fajnie. Warunki nie pozwoliły, żeby dzisiaj wyjść, ale robiliśmy dobry trening w środku. No, takie są plany, mam nadzieję, że już pogoda na pewno też pozwoli, żebyśmy wyszli na boisko. No i zrobimy dwie jednostki na boisku, już poczujemy trochę piłeczki i pocieszymy się tym, co najbardziej będzie. MVP. Always MVP. No ale my mamy taki... O nie, kot. Nie bierz go tu, bo ja mam alergię. Weź to ty. Możesz zacząć. Są bardzo wrażliwe. Na przykład moja babcia, którą bardzo pozdrawiam, jest bardzo wrażliwa na tym punkcie. Gry w piłkę. I śledzi twoją karierę? Śledzi bacznie. Czyli jest na bieżąco, że podpisałeś kontrakt? Jest na bieżąco. Gratulowała? Gratulowała. Nawet przyjechała. Tak. A to skąd babcia jest? Babcia jest z Krakowa. Krakowa. No. Tak. No i może jakoś z dzieciństwem. Ale związane z piłką, czy nie? Nie, generalnie. Jak pomyślisz sobie babcia i musisz powiedzieć imię? Zosia. Tak myślałam. To z czym babcia Zosia się kończy? Jak byłem mały i rodziców nie było, zawsze ona zostawała w domu. I opiekowała. Tak. Było okej. Okay. Fantastycznie. Jak babcia. I dużo dobrego jedzenia robiła? Przepyszna naleśniki. Czyli z tym pojawia się mam z tak. Serem? Z żołem. Z dżemem, z troszkę w bajno. Nie zgadzam. No. Kuba, drugi? No ja jakby mam skojarzenia z dwoma babciami. Tak jest. Jedna jest z Nowego Sącza, babcia Gosia, a druga to jest babcia Teresa z Hrubieszowa. No, jakby mam bardzo, bardzo pozytywne jakby doświadczenia z babcią. Zawsze lubiłem przyjeżdżać. Jeśli chodzi o babcię Gosię, no to takim popisowym daniem mojej babci to był taki pyszny schabowy, a babci z Hrubieszowa, babci Teresy, no to kopytka. Też bardzo dobrze. Z cukrem. No, z cukrem. I z masełkiem. Tak. Dlatego to jadłem bardzo rzadko, no bo to wiadomo, że to taka trochę bomba kaloryczna, ale no jak się przyjeżdża do babci, no to nie można odmawiać, nie? No właśnie. Cieszę się, że jest babcia. Dokładnie. Macie jakieś życzenia dla swoich babci? I ogólnie? Ogólnie, no wydaje mi się, że wiadomo, trochę oklepane, ale zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Żeby zawsze były uśmiechnięte, takie jak są. Żeby... I dumne z wnuków. Żeby były dumne z wnuków i żeby mimo swojego wieku, to żeby cały czas się spełniały życiowo. Dokładnie. I zawitały na R22, żeby śledzić waszego... Już nawet zawitały. Tak. Pojawiasz? Nie, nie. Aż tak to nie, ale... Czekamy. No. Na debiut. Na debiut. Miejmy nadzieję w najbliższym czasie. Ha 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 ha!